Dagmara Moranowska, dobry wieczór. Zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody. A w pogodzie niestety kontynuacja tej nieprzyjemnej i pochmurnej pogody, gdyż cały czas panowanie w pogodzie obejmuje układ niżowy, a wraz z nim aktywne fronty atmosferyczne. Ta noc na przeważającym obszarze kraju będzie całkiem pogodna. Jeszcze ostatki frontu atmosferycznego utrzymają się w części północno-wschodniej. Tutaj chmury z przelotnymi opadami deszczu. Natomiast nad pozostałym obszarem pojawią się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Noc będzie całkiem ciepła. Na termometrach od 0 do nawet 3-4 stopni na wschodzie kraju, przez 3 stopnie w centrum i od 3 do 5 stopni na krańcach zachodnich. Jutro przez cały dzień, niestety i to prawie w całym kraju, zachmurzenie będzie duże. Kolejny aktywny front atmosferyczny będzie wędrował nad Polską. On będzie przemieszczał się z północy na południe. Będzie przynosił nam niestety chmury z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Jutro w całym kraju będzie towarzyszyć nam bardzo silny, porywisty wiatr, który może sięgać prędkość 70 km na godzinę, a na północy i na południu może wiać nawet z prędkością do 100 km na godzinę. Może łamać drzewa, dachy, także warto mieć to na uwadze. Na termometrach jutro od 3 do 4 stopni na wschodzie, przez 5 stopni w centrum i do nawet 9 stopni na krańcach zachodnich, ale odczuwalna temperatura na pewno będzie dużo niższa przez silny wiatr. Spójrzmy teraz na mapę dla naszego regionu. Noc na Kujawach i na Pomorzu będzie całkiem pogodna, z większymi przejaśnieniami, a nawet chwilowymi rozpogodzeniami, na termometrach od 4 do nawet 6 stopni w Grudziądzu. Jutro w naszym regionie także niestety na niebie królować będą chmury z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach jutro od 6 do 7 stopni, ale także w naszym regionie będzie wiał silny, momentami porywisty wiatr. Na barometrach wahania ciśnienia jutro 1010 hektopaskali. A ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.